wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Królestwo Niebieskie podobne jest do winnicy, a właściwie do pracowników winnicy. Oto i winnica. Czy w tej winnicy możemy doświadczyć czegoś duchowego? Czy możemy tutaj, widząc tą winnicę na wzgórzu świętego Jakuba, odnieść się do Królestwa Niebieskiego? Po pierwsze, widzimy, że Jezus w tym kontekście winnicy pokazuje nam, że nie lubi bezczynności. Pokazuje nam, że człowiek jest powołany do pracy od samego początku i pamiętamy to z Księgi Rodzaju. Jesteśmy zaproszeni do tego, by nasze życie przeżywać dynamicznie. Ale nie chodzi tu oczywiście tylko i wyłącznie o to, byśmy tak planowali nasz dzień, tak planowali nasz miesiąc, rok i naszą codzienność, byśmy się tylko zapracowywali, bylibyśmy pracoholikami. Tu chodzi też o to, byśmy pracowali w wymiarze duchowym. Praca w winnicy nie jest prosta. Pan Jezus powołuje do tej winnicy, jak słyszymy w tej przypowieści, o różnej godzinie różnych pracowników. Jeden będzie pracował więcej, drugi będzie pracował mniej. Jeden będzie pracował ciężej, inny będzie pracował lżej. Ciekawe, że w większości, jak się okazuje, tych robotników nie skupili się oni na pracy, nie skupili się na jej rodzaju i ciężkości, ale na zapłacie. A zatem, jeśli zbytnio będziemy przywiązywać naszą wagę do tego wymiaru materialnego i do tej naszej zwykłej codzienności, to nasze owoce będą jak ta winnica, niezbyt zachęcające. Jeśli rzeczywiście usłyszymy to, do czego naprawdę zaprasza nas Chrystus i nasz trud i wysiłek podejmiemy także w wymiarze duchowym, będziemy przynosili piękne owoce. Powołanie pracowników winnicy zakończone. Praca w winnicy również. Nadchodzi czas rozliczenia. I tutaj nagle wielkie rozczarowanie. Bo zarówno ci, którzy byli powołani pierwsi, jak i następni, jak i ostatni, dostają tak samo. Wielkie oburzenie. Jak można zrównać tych, którzy pracowali jedną godzinę, z tymi, którzy pracowali wiele godzin? Po ludzku to zwykła niesprawiedliwość, zwykłe oszustwo. Jezus natomiast mówi dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wskazuje na to, że umawiał się właśnie na jednego denara. A po drugie, i to jest chyba najpiękniejsze, Jezus mówi, chce każdemu dać to, co chce mu dać. Chce każdego obdarować. W kontekście Królestwa Niebieskiego jest to dla nas dobra nowina, najlepsza nowina. Gospodarz powiedział do jednego z robotników: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić się ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Sprawiedliwość Boża i sprawiedliwość ludzka nie są tożsame. My chcielibyśmy dla siebie jak najwięcej. Im więcej pracy, tym więcej zapłaty. Im wyższe stanowisko, tym więcej przywilejów. Jezus mówi natomiast o tym, że sprawiedliwość Boża jest inna. Widać to u świętego Augustyna, który mówi chociażby o tym, że brat, który jest w jakiejś trudności, który choruje, potrzebuje więcej pożywienia, więcej napoju, więcej troski niż wszyscy inni. A zatem Boża sprawiedliwość sięga głębiej. Boża sprawiedliwość sięga samego serca, samej naszej duszy i przemienia te wszystkie słabości, to wszystko, co jest w naszym sercu, w dobro. A zatem Boża sprawiedliwość zawsze jest powiązana z miłością. I w tej miłości Bóg pragnie, byśmy wszyscy spotkali się w Królestwie Niebieskim. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte.
czytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.